Dzień dobry, Marlena Siok. Oglądacie Państwo program Mazowsze, wiadomości z regionu. Sprawdźmy, co w tym odcinku. Trzecia fala COVID-19. Sytuacja w szpitalach na Mazowszu coraz trudniejsza. Przebudowa drogi na trasie Stoklacki-Wyczółki w gminie Siedlce wkracza w kolejny etap. Ponad 12 milionów na modernizację. Lotnisko w Modlinie z nową szansą? Zainwestować chce prywatny inwestor. Pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Kierowcy ambulansów stołecznego Meditransu szkolą się w ekstremalnych warunkach. Jestem z Mazowsza. Sytuacja w mazowieckich szpitalach jest bardzo trudna. Są placówki, gdzie liczba chorych już przekracza liczbę łóżek. Zdaniem pracowników ochrony zdrowia ta wojna wygląda inaczej niż podczas pierwszej i drugiej fali. Tak wiele chorych i tak wiele osób wymagających leczenia respiratorem jeszcze nie było, nawet w szczycie drugiej fali. Ponad 80% tak zwanych łóżek covidowych w mazowieckich szpitalach jest zajętych. W niektórych, jak chociażby w Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku czy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce, leczonych jest więcej pacjentów niż wyznaczonych miejsc. W sumie w szpitalach marszałkowskich na Mazowszu mamy około 850 miejsc tak zwanych covidowych. Wczoraj wynikało ze statystyk przesłanych przez szpitale, że było około 880 pacjentów z potwierdzonym koronawirusem i dodatkowo 90 osób z podejrzeniem koronawirusa. A więc sytuacja jest naprawdę coraz trudniejsza. Niejednokrotnie zdarza się tak, że karetki krążą między szpitalami. Ostatnie te dni to są naprawdę bardzo ciężkie dla ratowników, ponieważ praktycznie do każdego wyjazdu muszą się ubierać w kombinezony i w tych kombinezonach, w tych karetkach funkcjonować nieraz przez kilka godzin, bo wiadomo, że w miejsc w szpitalach jest coraz mniej i trzeba tych pacjentów przewozić nieraz od jednego do drugiego, do trzeciego szpitala. Sytuacji nie ratują nawet szpitale tymczasowe. Moduły, które zostały uruchomione, już się wypełniają. Z uwagi na sytuację, na szpitale covidowe zostały przekazane kolejne oddziały w marszałkowskich szpitalach, a także części szpitali powiatowych. Ponadto trwa bój o uruchomienie dodatkowych modułów w szpitalach tymczasowych. Tu chodzi o ratowanie życia ludzkiego. Sytuacja jest bardzo, bardzo poważna. Wydaje się, że najpoważniejsza od roku, odkąd pandemia funkcjonuje w Polsce. Na dramatyczną sytuację wpływa również deficyt lekarzy i pielęgniarek. Trzeba tu rozwiązań systemowych. Naprawdę brakuje lekarzy i nawet jeżeli te łóżka covidowe będą, bez odpowiedniej opieki medycznej one nie będą funkcjonowały. Każdego dnia do mazowieckich szpitali trafia od 50 do nawet 150 osób z COVID-19. To młodzi, mobilni i aktywni społecznie ludzie. Stan wielu z nich pogarsza się po dwóch dniach i wymagają intubacji. Lekarze nie ukrywają, że teraz przebieg choroby jest inny niż wcześniej. Jej przebieg kliniczny jest bardziej skomplikowany, a pacjenci muszą być dłużej hospitalizowani. Ponad dwukilometrowy odcinek drogi w Stokulackim już wyremontowany. Teraz czas na kolejny etap i dalszą poprawę bezpieczeństwa. Tym razem inwestycja obejmie 4 kilometry drogi, a popłynie na nią blisko 12 milionów złotych. Modernizację sfinansuje samorząd Mazowsza. Droga wojewódzka nr 698 na trasie Stoklacki-Wyczółki. Kacper wraca do domu ze sklepu. Poboczem. Innej możliwości na tę chwilę nie ma. Nie zliczy aut, które mijają go, nie oszczędzając pedału gazu. Jak przyznaje, każda taka wyprawa wiąże się z niebezpieczeństwem. Droga jest mało bezpieczna, ponieważ jest brak chodnika. Większość osób przechodzi też przez ulicę normalnie. Podobnego zdania jest pani Magdalena, sołtys wsi Pruszyń Pięki. W chwili obecnej nie jest ona bezpieczna, bo nie jest ona bezpieczna. Nie oszukujmy się, jesteśmy 10 metrów za wyjazdem z terenu zabudowanego, a właściwie za wjazdem i wyjazdem. Więc tutaj już każdy, że tak powiem brzydko, wciska pedał i jedzie tak jak jedzie. No, nie jest bezpiecznie, bo nie jest niebezpiecznie. Brakuje nam chodników pobocze. Niestety na chwilę obecną nie spełnia swojej funkcji. Na szczęście sytuacja ta już niebawem powinna się zmienić. Droga zostanie przebudowana. W ramach inwestycji powstanie m.in. chodnik, kanalizacja deszczowa i zatoki autobusowe. W ubiegłym roku zrobiono około 2 km, a w tym roku będzie zrobione ponad 4 km i ona doprowadzi, ta ścieżka rowerowa i chodnik, do samej granicy gminy Siedlce i myślę, że to dla mieszkańców
jest bardzo ważna sprawa i bardzo ważna rzecz. Koszt przedsięwzięcia to ponad 11 milionów 800 tysięcy złotych. Sfinansuje je samorząd Mazowsza. Pierwszy etap został zrealizowany w poprzednim czasie. Generalnie 8 milionów złotych już było zainwestowane w ten chodnik. Dzisiaj dwa następne etapy. Nie mogliśmy zrobić tego, że drugi etap i trzeci etap, dlatego że musimy najpierw zrobić trzeci etap, a potem dopiero drugi, bo w drugim jest realizacja przepompowni. W związku z tym postanowiliśmy, że jednym przetargiem zrobimy drugi i trzeci etap. Inwestycje wykona konsorcjum firm ZIS Łuka oraz przedsiębiorstwa robót drogowych Regionalne Drogi Podlaskie. Ma ona zostać zrealizowana jeszcze w tym roku. Lotnisko w Modlinie jest jednym z tych portów, w którym sytuacja finansowa jest trudna. Jednym z wariantów ratowania, a w dalszej konsekwencji rozwoju lotniska jest wpuszczenie prywatnego inwestora. Modlin może go mieć, a chodzi o francuską firmę Aegis Group, zarządzającą 17 lotniskami, poszukującą nowych możliwości. Jest ona zainteresowana wejściem kapitałowym do spółki. Dla Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, ale także polskiego podatnika rozwiązanie wydaje się optymalne. Spółka będzie mogła pozyskać finansowanie, odciążyć samorząd mazowiecki i pozwolić przedsiębiorstwu państwowemu Porty Lotnicze na uzyskanie częściowego zwrotu dokonanych nakładów. A chodzi o ofertę firmy Aegis Airports Network, która jest zainteresowana inwestycją w spółkę. To jest firma obecna na polskim rynku. Do tej pory inwestowała głównie w autostrady. Jest też obecna na rynku europejskim i światowym, jeżeli chodzi o udziały w lotniskach regionalnych i w zarządzaniu tymi lotniskami. Samorząd Województwa Mazowieckiego wyrazi zgodę na obecność partnera prywatnego. Oczekujemy takich samych zgód, jeśli chodzi o przedsiębiorstwo Porty Lotnicze, Agencję Mienia Wojskowego i drugiego partnera samorządowego, jakim są władze Nowego Dworu Mazowieckiego. Firma Aegis, zarządzająca 17 średniej wielkości lotniskami w 17 krajach, wyraziła zainteresowanie nie tylko przejęciem części udziałów, ale także zarządzaniem całym portem. Uważa, że sytuacja lotnisk na Mazowszu, choć dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa, ma potencjał do rozwoju i będzie się poprawiać. Aegis widzi w Modlinie ogromny potencjał. Francuska firma chciałaby szczególny nacisk położyć na inwestycje, które zwiększą przepustowość portu. Gigantyczna perspektywa rozwoju tego lotniska nie umknęła naszej uwadze. Stąd w tej trudnej sytuacji pojawiliśmy się właśnie tutaj, gdyż uważamy, że to lotnisko ma ogromne perspektywy. Przyszłość Aegis w Modlinie zależeć będzie od stanowiska wszystkich udziałowców Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Zgodnie z umową spółki decyzje zapadają jednomyślnie. Na razie stanowisko pozostałych trzech udziałowców nie jest znane. Francuzi są gotowi spotkać się ze wszystkimi wspólnikami. Czy zastanawialiście się Państwo, co łączy profesjonalny tor z przeszkodami dla fanów szybkiej jazdy sportowymi autami z kierowcami ambulansów stołecznego pogotowia ratunkowego? Okazuje się, że wiele. Jazda karetką na sygnale po ulicach Warszawy w godzinach szczytu coraz częściej przypomina jazdę po ekstremalnym torze z przeszkodami. Dlatego dyrekcja warszawskiego pogotowia ratunkowego swoich kierowców i kierowców ratowników wysłała na szkolenie z doskonalenia techniki jazdy. Zajęcia odbywają się na profesjonalnym torze w Modlinie pod okiem najlepszych trenerów. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Wcześniej na takich torach swoje umiejętności szkolili wyłącznie funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, kierowcy służb specjalnych, żandarmerii wojskowej, policjanci czy kierowcy VIP. Teraz przyszedł czas na kierowców ambulansów stołecznego pogotowia ratunkowego. Coraz częściej na tego typu ośrodkach jak nasz swoje umiejętności podnoszą kierowcy służb żandarmerii wojskowej, służby ochrony państwa, policji oraz, co nas bardzo cieszy, kierowcy karetek pogotowia z warszawskiego Meditransu. Dzięki takim szkoleniom będą mieli bardzo podniesione umiejętności prowadzenia pojazdów w trudnych warunkach, no co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Kierowcy pogotowia uczą się nie tylko kontroli nad sobą, ale także tego, co zrobić, gdy auto wpadnie w poślizg, czy jak bezpiecznie hamować na śliskiej i mokrej nawierzchni. Szkolenia odbywają się często w ekstremalnych warunkach pogodowych, także we mgle czy przy silnych opadach śniegu. To, co przećwiczyłem tutaj na torze, nie miałem możliwości nigdy dotąd tego poćwiczyć.
cenne wskazówki instruktorów. No przede wszystkim dużo takich nowości, tak, gdzie poruszamy się na co dzień na drodze, człowiek sobie nie zdaje z tego sprawy. Myślę, że tutaj po tym szkoleniu dużo, dużo rzeczy, przynajmniej w moim odczuciu i w mojej technice jazdy, na pewno się zmieni na lepsze. Mnóstwo nauki. Coś, czego do tej pory nie mieliśmy. Mało kto wie, że warszawskie pogotowie ratunkowe jest największe w kraju. Obsługuje 8% wszystkich interwencji medycznych z zakresu ratownictwa medycznego w Polsce. Oznacza to, że zespoły ratownictwa medycznego mają średnio około 500 wyjazdów na dobę. A niestety jest coraz trudniej. W związku z wybuchem trzeciej fali pandemii wzrasta liczba wyjazdów do pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych COVID-19. Ratownicy pracują w trudnych warunkach, często pod presją czasu. W takich sytuacjach o wypadek czy kolizję nie trudno, a to z kolei wydłuża czas dojazdu karetek do pacjenta. Sposób stolicy na poprawę tejże sytuacji – szkolenia na profesjonalnym torze w Modlinie. Mazowiecka wspólnota ma już ponad 20 lat. Jesteśmy najdynamiczniej rozwijającym się województwem w Polsce. Możemy pochwalić się piękną przyrodą, architekturą, kulturą czy tradycjami. A jak wygląda Mazowsze z Waszej perspektywy, drodzy młodzi Mazowszanie? Pokażcie to. Czy bycie Mazowszanem czy Mazowszanką to powód do dumy? Jestem dumny. A dlaczego? Pewnie dlatego, że Mazowsze jest jednak takim województwem, gdzie się historycznie dużo działo. To jest województwo, na których są miejsce, gdzie się w historii działy ważne rzeczy dla naszego kraju. I to napawa mnie podwójną dumą. Samorząd Mazowsza chce powody te zobaczyć oczami dzieci i młodzieży. Dlatego ogłasza konkurs Jestem z Mazowsza. Drodzy młodzi przyjaciele, słuchajcie, słuchajcie. Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił właśnie bardzo ciekawy konkurs na pracę plastyczną, ale też małą formę literacką, jaką jest fraszka czy esej, dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. Tytuł tego konkursu to Jestem z Mazowsza, jestem z tego dumny. Zapraszamy serdecznie do zgłaszania się do tego konkursu. Wasze prace będą ocenione i czekają na Was bardzo ciekawe nagrody. Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę. Co ważne, musi być to praca własna, oryginalna, wcześniej nienagradzana oraz niepublikowana. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.mazowia.pl w zakładce Konkursy Szkolenia. Prace można nadsyłać do 30 kwietnia bieżącego roku. W tym programie to już wszystko, co przygotowaliśmy, a wkrótce zapraszamy na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu.